Z indeksem w podróży, przekraczając granice, fragmenty. Autor Mariusz Malinowski, czyta Wojciech Góralski, rozdział 14. Dacza, Rosja, okolice Nowosybirska. Zanim jednak ostatecznie dotarliśmy do celu, musieliśmy oczywiście tradycyjnie pobłądzić. Była już późna noc, a my parliśmy bez bezdrożami przez ciemny las. Ciemność ma wiele imion, ale tam naprawdę niewiele było widać. Trudy całej tej nocnej przeprawy wynagrodziła nam za to nowa miejscówka. Dopytywaliśmy Swietłany, czy aby na pewno zna drogę, którą nas prowadzi. W końcu niefajnie by było utknąć w środku ciemnego lasu, gdzie sceneria nadaje się jedynie do kręcenia horrorów. Swieta jednak rozpromieniona odpowiadała, że jedziemy do jej babuszki i na pewno wybraliśmy odpowiednią trasę. Po czym niemo dodała, chyba... Ostatecznie jednak o drugiej w nocy dotarliśmy do celu. W progu przywitali nas dziadkowie naszej rosyjskiej kąpanki. Przedstawili się jako babuszka i dziaduszek. Tak też się do nich mieliśmy zwracać. Jeszcze w nocy sprawnie rozbiliśmy namioty i wskoczyliśmy do bani. W łaźni znajdował się baniak z wodą i kilka metalowych misek do polewania ciała zimną wodą. Zażeliśmy zatem orzeźwiającej kąpieli i myśleliśmy, że trzeba by się zabierać do snu. Nic bardziej mylnego. W domu babuszki i dziaduszka czekała na nas, a szczególnie na mnie, urodzinowa niespodzianka. Na stole stała babeczka ze świeczką. Kiedy weszliśmy, dziewczyny zaśpiewały mi 100 lat w wersji polskiej, więc specjalnie musiały się do tego pokryjomu przygotować. Kupiły mi też koszulkę z napisem Rosja. Fantastyczna niespodzianka i niesamowity prezent. Z każdej podróży bowiem przywożę flagę i koszulkę danego kraju. Nieważne nawet, że koszulka była w zmiarze XXL, a ja zwykle noszę Mkę albo L. -kę. Może dziewczyny we mnie widziały takiego pulpeta, ale nie szkodzi, byłem przeszczęśliwy. O poranku zorientowaliśmy się, że dacza, na którą trafiliśmy, wygląda jak tradycyjna polska działka. Sfeta zaciągnęła nas też nad rzekę, w której, jak sama powiedziała, kąpała się w dzieciństwie. Zapowiadało się obiecująco. Było. Hmm. Szalenie i wesoło, chociaż wspomniana rzeka przypominała bardziej rów pełen mułu niż rzekę, w której można się kąpać. Wieczorem z kolei zrobiliśmy grilla, na którym było pełno mięsa i pyszne szaszłyki. Przy okazji też spełniłem swoje kolejne marzenie. Zaśpiewałem z babuszką Katiusze, czyli tradycyjną rosyjską piosenkę. Tak też zakończyła się nasza przygoda w daczy i dwutygodniowa wspólna podróż ze Swietłaną i Walentyną. Trochę było nam smutno, kiedy się żegnaliśmy, ale też przed nami było jeszcze mnóstwo nowych wyzwań i przygód. A więcej historii znajdziecie czytając książkę z indeksem w podróży, przekraczając granice.